Wojciech Szczęśny i Maryna, wielkie zmiany. Budują w Zakopanem. Radości nie ma końca. Maryna Łuczenko-Szczęsna oraz Wojciech Szczęsny ze względu na pracę piłkarza musieli przeprowadzić się do Turynu. Para stara się jednak często odwiedzać Polskę. Artystka nieraz mówiła, że lubi tu przyjeżdżać. Maryna za parę dni ma również wystąpić na imprezie Sylwester Marzeń z dwójką, która odbędzie się w Zakopanem. Okazuje się, że gwiazda nie tylko tak będzie związana z Tatrami. Rodzinka Szczęsnych kupiły bowiem ziemię w stolicy polskich gór i już na wiosnę planuje budowę ogromnej posiadłości. W mediach społecznościowych Maryny Łuczenko-Szczęsnej pojawił się post, w którym gwiazda zaprezentowała zdjęcie działki. Dodatkowo wyznała, że już nie może doczekać się budowy rodzinnej posiadłości. Na naszej działeczce. Po zimie zaczynamy budowę. Nie możemy się już doczekać, napisała uradowana Maryna. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, w których fani gratulowali małżeństwu udanego zakupu ziemi. Niektórzy internauci nie mogli się również doczekać budowy domu pary. Cudownie dzieciaki. Oby wam zdrowie jeszcze dopisywał. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie. Pisali podekscytowani fani. Maryna uwielbia luksusowe wnętrza, można więc spodziewać się, że willa będzie urządzona na bogato. Z pewnością nie zabraknie marmurów oraz złota. Możliwe, że pojawi się również tradycyjny element, którym jest drewno. Na razie jednak możemy tylko dywagować. Gotowy dom zobaczymy pewnie dopiero latem 2023 roku. Maryna Łuczenko-Szczęsna jakiś czas temu wraz z ekipą Telewizji Polskiej przygotowywała się udziału w Sylwestrze Marzeń w Zakopanem. Według informacji, które pojawiły się w sieci, artystka bardzo zbliżyła się do Joanny Kurskiej. W social mediach krążyło nawet ich wspólne zdjęcie. Dziennikarze portalu Pudelek.pl dotarli do Newsa, jakoby Maryna Łuczenko-Szczęsna miała ogromne szanse na udział w przyszłorocznym konkursie piosenki Eurowizji w Wielkiej Brytanii. Występ Maryny na Sylwestrze TVP nie jest przypadkowy. Stacji bardzo zależy na tym, żeby żona Szczęsnego wzięła udział w preselekcjach na Eurowizję. Piosenkarka też jest chętna i już pracuje nad piosenką, która miałaby podbić Europę, opowiedział dziennikarzowi portalu Pudelek informator związany z TVP.